Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Znajdujemy się tutaj chyba na backstage'u z tego co widzę. Coś tu możemy użyć? Chciałem jakąś interakcję? Marnujecie tu życie. Dobra, może sobie podarujemy to. Chodźmy na zewnątrz. Zobaczmy. Johnny! Zaczekaj. Nie rób tego. Nic w ten sposób nie osiągniesz. Mam odpuścić. To brzmi jak coś, co ty byś zrobił. Wiesz dlaczego? Bo zawsze byłeś pizdą, Kerry. Dam ci radę w imię dawnych czasów. Przestań być pizdą. Czas ruszyć naprzód. Bo jak to się u nas mówi, miękiszonem, co? Spóźniłeś się. Kręcisz mnie, gdy się złościsz. Kręcisz mnie, jak się na mnie złościsz. Wsiadam, zanim się rozmyślę. Dobra, dobra, na spokojnie. Silverhand! Cześć, Shaitan. Startuj. Załóż to. I nie basz cię zdejmować. No dobra, to jesteśmy w helikopterze i... Zapowiada się, że... Jedziemy na jakąś konkretną misję chyba. Chociaż powiem wam, że dopiero co skończyliśmy jedną, tak mamy taki trochę mega przeskok. Konkretne działo. Pacyfika odcięta. Watson na ulicach czołgi. Skurwysyny. Zamieszki to nasza robota? Waylet odwraca uwagę Arasaki od wieży. Miało być bez ofiar cywilnych. Przykro mi, Thompson. Jesteśmy harcerzami. No dobra, mamy zaczekać, aż helikopter się zniży. Niemniej jednak nie wiem, gdzie konkretnie jedziemy. Z tego, co pamiętam, jak byliśmy w pubie, to dostaliśmy informację, że nazwy drinków... pojawiają się w momencie, kiedy dana osoba zginie. Jesteśmy teraz Silverhandem, ten drink... Również się tak nazywał, więc tak jakby mamy tutaj jakąś konkretną retrospekcję. O kurczę. Dobra, przejmujemy stanowisko. Dobra, synchronizacja. Rozwalmy najpierw te działka. Dobra, ludzi przy okazji chyba też. Mamy tu jeszcze kogoś, okej. Dobra, tu jeszcze. Wszystko? Chyba wszystko. Zabierz torbę i wyskocz. Dobra. Niesiemy ładunek do windy. Uzbrajamy go. Opuszczamy w dół. Eksplozja narusza konstrukcję budynku. Wieża zapada się. Potem mamy mało czasu na ucieczkę, pamiętaj. No dobra, mamy tu jakąś broń. Podąża za Spider Murphy. Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Nie ma czasu na szpyranie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej. Ten manifest to czyj pomysł? Zgadnij.
Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. I mówi to netrunnerka. Dalej! Otworzyć ogień! Przygotujcie się! Uważaj, zobaczę cię. Dobra, kurczę, mam jakąś nawet konkretną broń. Tutaj nic nie mogę zbierać? Nie. Zaraz cię zobaczę, ostrożnie. Dobra, rozwalmy kamerę. Oj, tutaj. Wow, 2431. No to takie tutaj można ciosy zadawać. Czy co oni aż tyle życia mają? Teraz się wkurwiłam! Dobra, nie rozwaliliśmy tej kamerki. Nie wiem, czy to w ogóle jest kamerka, czy to jest jakieś światełko. No dobra, walić to. Albo dobra. Wycofał się? Okej. To jest. Chodź, paniaku. Dobra. Johnny, ładunek. Dobra, mamy tu podłożyć bombę. Jak nazywała się ta bomba z Bushi do 2? Kończ, musimy się stąd zwijać. Miast Gotron. Zrobione. Zaraz będziecie mieli na głowie oddział specjalny. Uciekajcie! Wyjdź z windy. Na co mamy czekać? Przestrzel mechanizm windy. Dobra. Kurczę, schowaliśmy broń. Zajdźcie silnik. Wracamy. Okej. Mamy jeszcze coś do załatwienia? Jest jeszcze coś, co musimy zrobić? Jest jeszcze coś. Musimy to wpiąć do wewnętrznej sieci. Kurwa. Znowu wcale nie chodzi o Arasakę, tylko o tę dziewczynę, tak? I tak nie zrozumiesz. Nigdzie z tobą nie idę. Masz 4 minuty, a potem odlatujemy bez ciebie. Otworzyłam drzwi. Uważaj na sukien synów z Arasakę. Kocham cię, Spider. Cały świat mnie kocha. Dobra. Taką bronią to można strzelać, naprawdę. Dobra. Atakować go! Okej. Chyba już jest pusto. Przynajmniej tak się wydawało. Kto tu jeszcze jest? Tutaj. Okej. Mam iść na górę. Dobra. Kto tu jest? Kurde, szybko przeładowanie. Dobra. Okej. Na czysto. Jestem w pobliżu punktu dostępowego. Wpinaj się. Fajny lodołamacz. No, zagraniczny. Tylko ciekawe, kto przestawi protokół sieci. Pomożesz? A czy senatorowie zabijają luksusowe prostytutki? Dzięki, Murphy. Zaczekaj na wszelki wypadek. O, ty, jesteśmy w telewizji. Sam zobacz. Po wyemitowaniu manifestu niezidentyfikowanej grupy terrorystycznej rozpoczęła się ewakuacja Arasaka Tower. Terroryści deklarują, że zależy im jedynie na obaleniu pomnika korporacyjnej dominacji. W odpowiedzi burmistrz Ebunike wydał oświadczenie, w którym ogłasza zero tolerancji dla wszelkich aktów terroru na terenie miasta.
Tymczasem spróbujmy połączyć się z naszym reporterem, który obserwuje przebieg sytuacji pod Arasaka Tower. Gotowe. Teraz uciekaj. Posuwają się do góry. Pędź na dach. No dobra. Pytanie. Tutaj ten, to okej. Wow. O kurczę. Jezu, to Adam smasze. Jebaj! Marfi? Drzwi zamknięte, ale długo nie wytrzymają. Biegnij, Johnny. Pędź jak wiatr. Pędzę. Co? Czemu mnie puściła? Smasher. Mówiłem, Silverhead. Mówiłem, że coś zabije. No ciekawe są tutaj te zwroty akcji. Z jednej strony myślałam, że w ogóle nie wydostaniemy się z tego budynku, a jednak doszliśmy na dach, ale i tak nas dorwali. まだ生きていますか？わかりました。向かいます。Jeszcze raz. Kim byli twoi wspólnicy? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepiane? Dlaczego dobry Glina się jeszcze nie odezwał? Do jakiej grupy terrorystycznej należysz? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepiane? Znam tego dziadka. Widzę, że jednak się udało. W wieży zginął mój mąż. Tam jest jakiś potężny wybuch z tyłu. Nie wiem, czy ale to chyba jest widok z okna, więc... Nie chciałem, żeby zginął. Nazy konoju na kotu. Dlaczego to zrobiłeś? Żeby położyć kres waszemu szaleństwu. Hito wa uso tsuki, jibun jishin mo azamuku. Daga sha wa chiga. Sha wa yuben daga. Karera wa kishite uso wa tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashi sa ga aru. Hajimero. Trochę nie rozumiem, dlaczego pomiędzy każdą sceną ta gra musi się przeładować. Tak jakby nie mogła tutaj nastąpić taka ciągłość. Wielki sen.
podejdź do nieznajomego. Chyba ten nieznajomy nie chce, żebyśmy do niego podeszli za blisko. Dobra, tutaj jeszcze widzę tę poświatę. No i gdzie go wcięło? To jest sobie jakieś przejście, dobra. Dotknij. A ty? Kim jesteś? Możemy się odpiąć. Się odepchnąć. Czy my jesteśmy na jakimś wysypisku? Dobra, w końcu jesteśmy z naszą postacią. Się wygrzebać z tych śmieci tutaj. Kurczę, chyba nie jest z nami najlepiej. Jest i ten, który nas... Nie wiem, czy on nas postrzelił? Wydawało mi się, że nas zabił, ale całe szczęście chyba tylko albo poharata, albo ogłuszył. Ciężki był. Doprowadziłem cię do niego. Wszyscy inni też nie żyją. Hej. Arasaka-sama, otou-sama no sasugai-han wizukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. 1時間後には着くかと Pomóż mi. Milcz. Ale bryka. Kso. Hidoi nioida. No... Nie ma się co dziwić, skoro leżeliśmy w śmieciach.
mam sobie zrobić zastrzyk. O kurczę. Harde te zastrzyki. Oj. Rozwalić auto, czy zabić ich? Tak coś średnio są zabijalni, że tak powiem. Nie waż się znowu zemdleć. Nie zamykaj oczu. Kurwa! Obaj potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego Reaperdoga? Znam. Kogoś. Musimy znaleźć się u Reapera. I to szybko. Wiktor, poskłada nas. Ktoś musi nas do niego zawieźć. Dzwoń. Dobrze. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pan poza strefą. Przyjedź po mnie. Zawierz mnie do Wiktora. Mistis Esoterica. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz? Ej, nie mdlej, kolego. Kurczę, no mam nadzieję, że uda się nas poskładać. Dosyć potężnie ucierpieliśmy, ale najważniejsze, że jeszcze żyje. Uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha. Niezbyt głęboko. Między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan mu nie pomoże. Chyba mam styki. Proszę go podpiąć. Normalnie jestem skłonna niedługo stwierdzić, że w tej grze jest więcej ładowań niż samej gry. Dobra,
Przenosimy go. Wyślizgujemy się. Muszę odpocząć. To twoja krew? Misty! Ciśnienie spada. To wstrząs neurogenny. On umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko. Wiem, co robię. Chyba tutaj widzę, że wraca nam świadomość. Powoli. Co z nim? Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. Słyszysz mnie? Moja głowa. Jak się czujesz? Dzwoń mi w uszach. Miałem halucynacje. Halucynacje? Opisz je. Oślepiały mnie światła. Było głośno. Stałem na scenie i dusiła mnie złość. Wywrzeszczałem ją. Wywrzeszczałem ją do ludzi, ale wcale nie poczułem się lepiej. Potem, nie śmiej się, podkładałem bombę pod Arasaka Tower. Wcale się nie śmieję. Zabili mnie. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony. Jak na sny. To było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby, innej. Śniłeś jej przeszłość. Widzę wspomnienia konstruktu? Jak to możliwe? Obaj jesteście połączeni w sposób, którego nie rozumiem. Obaj? Kim jest ten drugi? Johnny Silverhand. Terrorysta. Za moich młodych lat było o nim głośno. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Mów. Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni. Konstrukt Silverhanda jest kopiowany do twojego mózgu i w końcu przejmie ciało. A ty zostaniesz wymazany. Słuchasz mnie? To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale... To jest poza moim zasięgiem. Wybacz. Dlaczego nie możesz mi pomóc? Jesteś najlepszy. Chcesz dłuższą wersję czy krótszą?
Mów po kolei. Chcę znać każdy detal. No dobrze. To od początku. Na biochipie był zapisany konstrukt. Johnny Silverhand. Wpiąłeś go sobie w gniazdo skroniowe i nie działo się nic niezwykłego. Do czasu, aż umarłeś. Dex strzelił mi w głowę. Dalej nie rozumiem, jak można pozbierać się po czymś takim. Miałeś kupę szczęścia. Mały kaliber. Jeden z wielu złych wyborów, Deshona. Nanoboty odbudowały ubytki. Ale potem biochip wykopał cię z drogi ku światłu. Martwi nie wstają z grobów. Obaj dobrze o tym wiemy. Chyba, że mają w głowie korporacyjną technologię, która reanimuje ich za wszelką cenę. A świadomość, pamięć, moja dusza wróciła z zaświatów, jest po staremu? Pytaj inżynierów Arasaki, oni to skonstruowali. Wiem tylko jedno. Z twoją psychiką będzie źle. Biochip traktuje stare komórki nerwowe jak nowotwór, a ciało jak skorupę, którą trzeba opróżnić, żeby mogła przyjąć konstrukt. Ten jebany terrorysta chce mnie wymazać i zastąpić we własnym ciele? W tej kwestii od niego nic nie zależy. To nieodwracalny proces, którego żaden z was nie może zatrzymać. Wiktor, jesteś moim przyjacielem. Jeśli nie możesz mnie uratować, doradź mi, co mam zrobić. Proszę. Wiktor? Nie wiem. Misty! Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź, zabiorę cię do domu. W sumie nie fajnie, Boże, w sumie nie powiem, fajnie byłoby się znaleźć w domu, bo i tak mamy tam do odebrania nagrodę za zakup gry w przedpremierze. Jestem bardzo ciekawa, co to jest. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłem, że umieram. I umarłem naprawdę. Sen jest małym misterium śmierci, namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłem. A może ja faktycznie nie żyję? Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery. Jeśli będziesz je zażywał regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Muszę się położyć. Mam dla ciebie coś jeszcze. Zobacz. Vic wyjął to z twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie ci szczęście. Ojej. Obiecaj, że spróbujesz się wyspać. Misty. Jeśli chodzi o Jackiego. A no tak, to jest jego dziewczyna. Tak. Dużo o tobie mówił. Naprawdę dużo. Pokłóciliśmy się, zanim pojechał na waszą akcję. To wiedz, że nie był na ciebie zły. Wiem. Żałuję tylko, że nie mogliśmy przeżyć naszych ostatnich wspólnych chwil inaczej. A
Ale nie myśl już o tym. Połóż się, proszę. Spróbuj zasnąć. Ciekawy sposób trzymania tych tabletek. Chyba, że nam się po prostu doczepiły. Muszę się stąd wydostać, rozumiesz? Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie, zrobię to. No kurczę. Widzę, że się obudziliśmy. Może zapalić. Masz fajki? Ojejku. No to niezłe mamy schizy. No dobra, moi kochani, na dzisiaj będzie to koniec naszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!